Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Prawdę mówiąc, jak słyszę zarzut faszyzmu, to zawsze patrzę, czy to nie robi bolszewik. Ponieważ faszystą nazywano żołnierzy Armii Krajowej, faszystą nazywano Stefana kardynała Wyszyńskiego. Bardzo proszę oszczędzać tego typu inwektywy. Faszyzm się już dawno skończył i to, co państwo robią, to są tylko nieuprawnione inwektywy. Natomiast pojawił się wątek, bo oczywiście do poprzedniego wystąpienia trudno się odnieść, bo ono się, powiedziałbym, pojawiło jakby znienacka i było taką luźną reminiscencją na temat tej ustawy. Ale pojawił się wątek Prokuratury Europejskiej. Proszę państwa, Unia Europejska, Komisja Europejska przestrzega tak zwanej zasady pomocniczości. Przynajmniej tak mówi. I otóż przyznała prawo parlamentom państw członkowskich do tego, że jeżeli zauważają naruszenie zasady pomocniczości, to mogą wystąpić w ciągu 8 tygodni po pojawieniu się projektu z tak zwanym mechanizmem żółtej kartki. Jeżeli się zbierze kwalifikowana ilość parlamentów, to dany projekt powinien być przez komisję ponownie rozpatrzony. Otóż taka rzecz miała miejsce w 2013 roku właśnie w odniesieniu do Prokuratury Europejskiej. Zebrała się kwalifikowana ilość parlamentów i zakwestionowała ten projekt. I otóż Komisja Europejska bezczelnie i niepraworządnie zignorowała głosy parlamentów europejskich i przeforsowała ten projekt. Myślę, że mamy prawo w związku z tym czuć rozczarowanie stanowiskiem Komisji Europejskiej i mieć wątpliwości co do tego, czy praworządnie z nami postępuje. Dziękuję.